wygląda, że jeździsz jako ten surowy ekspert, ale zarazem osoba, która jest na pewno Damianowi najbliższa i w tym momencie właśnie on jest. Myślisz, że to jest łatwiej dla niego, jeżeli wychodzi do klasy i wojuje? No bez wątpienia tak. No wydaje mi się, że każde wsparcie, w szczególności jakiejś bliskiej osoby, no dopinguje i motywuje zawodnika. No i zachęcam serdecznie wszystkich rodziców do aktywnego uczestnictwa. I takiego naprawdę serdecznego. Serdecznie dzięki. Dziękuję. Nie będę życzył powodzenia. Na razie, cześć. A przed nami kolejny finał. Również kategoria 70. Grupa B. Michał Wiśniewski, czempion Nowego Mazowieckim, Dawid Witosławski, Wydał Białostok. Wyłączony masz, ten działa. Żeby sobie tylko stawić, on jest bardzo ładny. No nie, tam bateria się była. No tak, bo już nie działa. Ty mówisz, że właśnie nie słyszę ciebie. Piękna akcja teraz Witosławskiego w końcówce pierwszego starcia. Michał Wiśniewski, klub czempion Nowy Dwór Mazowiecki. Urodzony jest w 1996 roku. Toczy dzisiaj 16 swój pojedynek. Jego rywal Dawid Witosławski, urodzony w 1997 roku, Krystal Białystok. Witosławski tutaj nie szczędzi nieprawidłowych ciosów. Wszystkie sierpy, które zadaje, to z reguły zadawane są nasadami. Drugi finał i również można powiedzieć, to nie ta bajka. No w Łodzi starałem się zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby ci najlepsi rywalizowali najlepszymi, a ci zawodnicy, którzy dzisiaj są słabsi, żeby rywalizowali. Żeby dochodzili. Tak, bo naprawdę można młodego chłopaka zniechęcić,
zwłaszcza w tej grupie wiekowej. Nie? No to na pewno jest to dla każdego początek, jest to przeżycie, jest to stres, ale przez jakieś takie, powiedzmy, no, lanie tęgę może stracić ochotę i czasami można wylać dziecko z kąpielą popularną. I jakby to powiedzieć, no znowu pochwalę łód, jest 18 kompletów medali. Tak. I to jakich, a to też kosztuje, nie? I jak się mówi, że Łódź zrobiła jakby trzeba było, rozmawiałem z szefostem, nawet 24 kompletów, 26 kompletów by było, jeżeli była większa liczba. Dokładnie. Także to jest fajne i każdy zawodnik wygrywa. A to błyszczące żółte jednak mobilizuje. Tak. Jednak mobilizuje, napędza po prostu do treningów i myślę, że tutaj... Podeszłem po dekoracji do wyglądarza, nie? I zadałem mu pytanie, czy chciałbyś jechać ze mną na mistrzostwa Europy. Mówi, dobra, jedziesz. Bo też zasłużył sobie, nie? Nie. Także, że tutaj ten... Tym bardziej jest to rocznik 97, gdzie powiedzmy jeszcze bagaż doświadczeń zdobywania tego bagażu jeszcze na pewno przed nim. No tak, z drugiej strony na mistrzostwa Europy nie jedziemy po doświadczenia, jedziemy po złote medale. Tak. Ale skoro nie mam innych możliwości, to chcę naprawdę tą taką szóstkę perełek wydobyć i... To, co pokazał Eryk Giermak, to, co pokazał Darek Ziemczyk, to, co pokazał przy poprzedniej Bartek Górniak, to pokazuje, że jednak mamy. To, co cały czas podkreślamy, ta młodzież, naprawdę mamy piękną, wspaniałą młodzież, tylko jest ją, prawda, chuchać, dmuchać i pielęgnować. Niemniej jednak wymaga. Ja nie wiem, gdyby... Artur Szpilka był inaczej pokierowany, żeby nie był złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Teraz w Londynie, nie? Brakło gdzieś, no znaczy się z Arturem to było specyficzne, bo nerwy go ponosiły. Swój sposób na życie Artur na pewno ma i to nie od dzisiaj na pewno. Ale myślimy, że na pewno jesteś tego samego zdania, że wreszcie trafi do niego, bo wybrał taką drogę i jest to jego wola, absolutnie to trzeba uszanować. Bo czy Krzysiek Głodar, czy to te osoby miały szansę na pewno zaistnieć w boksie amatorskim i to naprawdę bardzo wysoko. Wybrał inny sposób na życie i tutaj no powiedzmy dywagacje i jakieś takie rozdzieranie szat nie mają sensu. Nie, no, każdy... tak miało być, tak się stało. Tak miało być i tu jest ich wola, ich wybór. Tylko żeby ta droga była po prostu realizowana według takiego naprawdę fajnego sposobu i... A z drugiej strony, czy taki Krzysiek Wodarczyk, czy Artur Kilka, oni też są dzisiaj magnesem właśnie do tych chłopców. Na 100%. To nie jest tak, to że... On... nawet i naszą stronę internetową. To nie jest tak, że oni odeszli i nic z tego nikt nie ma. Nie, oni nakręcają koniunkturę. Te dzieciaki też chcą być Arturem Szpilką tak medialnym, nie? Nie będę kończył rozpoczętej kwestii. Każdy chce być na pewno Krzyśkiem Wodarczykiem, nie? Bo jest mistrzem świata. I to powiedzmy ich wkład w tych młodych ludzi jest bardzo duży. Jest bardzo duży. Także ja, nie można mówić, że ten zawodowy boks zniszczy amatorski, bo ten zawodowy nakręca. Ja myślę, że napędza. No, zawsze twierdziłem i zdania nie zmienię, że boks zawodowy jest, boks amatorski jest przedświątkiem świata. Przedświątkiem. Tak. I wielu mistrzów olimpijskich, to zwłaszcza Klaj, Foreman i Klitschko, byli mistrzami olimpijskimi. No. Mayweather też był bardzo dobrym amatorem, trochę mu nie wyszło, poszedł na zawodowstwo. Tak. No ale zrealizował się pięknie w zawodowstwie i... Ale zaczynał w amatorskim. Oczywiście, że bez amatorstwa nie będzie zawodowstwa. Nie.
Mam teraz dylemat. Nie. Która... Michał Miśniewski, czempion nowy Tłum Mazowiecki. Zdobywca... Kto wygrał? Jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Michał Białystok. Podium z numerem 2. A trójeczka dla Miśkiewicza z Osieru Suwałki oraz Kaczmarka z Legii Warszawa. Dawaj na pierwszy.